miała być. Nie, ten musi. Co to, matko, jedyna jest? Ale ja myślę, że ty źle tu narysowałeś. Plasteliny. Cześć wszystkim, tu Aisha, jesteś w kanale Yuta Toys. W komentarzach było sporo pytań, kiedy w końcu będzie odcinek Back to School na moim kanale. A więc razem z Tosią, Jankiem i Danielem zapraszam was na pierwszy odcinek Back to School! Pierwszy odcinek Back to School w tym roku. Znowu do szkoły. Zostawcie próbuję, jeśli lubicie filmiki o tematyce szkolnej. Odliczam 3, 2, 1, jestem po górę. Zaczynamy! A żeby zakupy szkolne nie były nudne, warto je urozmaicić wizytą w kinie. Przygodowy film Łowcy Przygód, wyprawa w nieznane jest już w kinach. My lubimy przygody, a wy? To straszliwy burzowy olbrzym! Uratujemy wioskę! Gotowi? Gotowi! Łowcy Przygód. Aisha, jaki dziś dokładnie będzie challenge? No właśnie, nie mam pojęcia, ponieważ mama przygotowała niespodziankę. Mnie nie widać! Słuchajcie, dzisiaj będzie 5 sekund na rysunek challenge. Ogólnie tą serię bardzo pokochali nasi widzowie, tylko że dzisiaj będzie wersja Back to School i trochę zmieniona. Jak zmieniona? Czyli? Ta wersja będzie zmieniona, ponieważ będziecie... Dziś będziecie mieli challenge w parach. Wcześniej nie było tak, każdy rysował osobno, ale tak, tym razem będzie w parach. I słuchajcie, mam tu plecak, w tym plecaku są piórniki i ten piórnik, który wylosujecie, zadecyduje, z kim będziecie w parze. Czyli może być chłopcy versus dziewczyny? No właśnie nie wiem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa, czy faktycznie, bo jeśli Aisha będzie z Danielem, no to będzie kłótnia. Jeśli Janek będzie z Danielem, no to też będzie kłótnia. Nie, Janek! Jeśli Daniel może z Tosią, no to może nie będzie takiej kłótni, ale ta dwójka też, no, no im będzie ciężko. Nie, jest ja nie jestem dobra, pan, tak? Aha, ja mam zasad, nie, ja mam taktykę. Nie, ja mam lepszą taktykę. Nie, ja mam taktykę. Wszystko się okaże za chwilę. Słuchajcie, mamy tutaj super plecak Łowcy Przygód. Każdy z was też dostanie taki piórnik. Na zawsze, jak coś. A ja już chciałam losować, okej. Okay. Losujecie. Tam są cztery piórniki. Już można otwierać. Tak. Numer? Jeden. Dwa. Dwa! Jeden! Nie! Naprawdę? O nie! Jeden. No czyli to się będzie z Aiszą, a Janek z Danielem. O, Janek. I słuchajcie, mamy faktycznie wersję. Chłopcy versus dziewczyny. Kocham challenge! Chłopcy versus dziewczyny. Ja proponuję od razu podzielić się na pary w takim wypadku, ponieważ siedzicie inaczej i zaczynamy, tak, od rysunków. Musicie... Czyli czekajcie, tak. Czy ktoś rysuje 5, jak rysuje 5? Nie, wy razem, wasza para rysuje 5 dla chłopaków, chłopaki rysują dla dziewczyn 5 rysunków. 5 sekund na rysunek, przypominam, zawsze tak mieliśmy. 5 sekund? 5 sekund. Ale no nie, nie pamiętam. Albo 7, chcecie 7? Ty będziesz to jak jest trzy. Słuchajcie, ale mówię od razu, chłopaki, nie musi być żadnej zmyłki, tylko rzeczy szkolne, tak? Aha. Wszystko szkolne. Słuchajcie, a kto odlicza? Zaczyna, ja będę odliczała. Słuchajcie, będziecie mieli 5 sekund. Każdy z pary, kto zaczyna? Daniel, ty rysujesz? O, ja. To no to, okej. Okay. No to musicie się zamienić. Nie, no, tak, dobrze. A później co, znowu zamienić? Tak, jak wy chcecie. Dobra. Dobra. Zaczynacie? Tak, gotowi? Tak, na pewno? Tak. Otwórz! Raz. No już, raz! Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ale ja nie mam zrozumieć! Okej, zamiana. Już, zamieniacie się. Już macie pierwsze rysunki. O matko, co to jest? Lecimy do sklepu! Właśnie, mamy pierwszą karteczkę i to... Co to może być? To może albo długopis, albo markę. No to strzelajcie, Tosia. Co myślisz? Co myślisz? Nie wiem, to jest niedokończone. Myślisz, że niedokończone? Ja też tak myślę. Tak? Albo to, co? To jest długopis z kówką, albo no to szukajcie. Jest markę. Myślcie. Albo klej. No właśnie. Taki chociaż, ale zobacz, to jest zbyt ostre. Cienkie. Ostre, widzisz? Mhm. Ostra końcówka. Taki długopis. Czerwony? Nie, różowy. Ale tam resztę po prostu Janek różowym rysował, dlatego tak. Długopis ze skówką. Mamy taki długopis.
Myślisz, że pierwsza kartka jest liczona? No. To się akceptujesz? Tak. Tak? Okej. Okay. Mamy pierwszą kartkę. Jak myślicie, co to jest? Worek. Worek. Worek? Tak. Ale na początku mi się wydawał, że to plecak. Ale to worek. Ale jakby był worek, to tak. Było jak od ziemniaków. Od ziemniaków? No dobra, no to... Taki płaski jakiś. No to nie wiem, musicie się worek, zgodzić. Worek, Janek, dawaj worek. Dobra, worek. Na pewno worek? Będzie. Bo wiecie, żeby plecak narysować, no to może dziewczyny by potrzebowały więcej czasu. Nie. Nie? Zmyłka, nie. Na pewno. Woreczek, jaki jest kolor? O, taki ładny. Szary, szary ma być. Taki ładny. Taki ładny. Taki czarny, szary. No nie taki ma być ładny, tylko ma być zgadzający się z tym. Dobra, no to szukaj, tak. Dlaczego? Ale słuchajcie, to obojętnie chyba. Ale no to nie robię, to jest bardzo ładny. Tylko Janek musi się zgodzić. A czekaj. A tu nie ma żadnego, patrz, tutaj nic nie ma. A, no tak. Żadnego suwaka. Tak, tak, tak. Dobrze, dobra, okay. Tak. To, to ten może? Ten, patrz, ten. Patrz, tu nic nie ma. Po prostu nic, nic nie ma. Nic nie ma. W ogóle. Tak? Dobrze, no to bierzemy. Dobra, słuchajcie, to co? Bierzemy, zgadzamy się, tak, na tak? pewno. Pierwsza kartka zaliczona. Druga para przeciwników. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już. Źle to wygląda. Już się jakieś jajko ze skrzydłami albo pszczoła. Lecimy do sklepu. Ta pszczoła. Moment, drugą kartkę. Nie wiem, dlaczego jeszcze się uśmiecha. Bo Daniel zgadził. Się wygadał, tak. To jest plecak. Plecak? Tak. Ale zobacz, to takie cieniutkie ramionczka. Takie podobne do takiego plecaka, worko plecaka, nie? No. Ale jeśli Daniel się wygadał, no to chodźmy po plecak, tak? Tu. No pasuje. Albo tam jeszcze sprawdź. Tam też podobne są, zobacz. Niebieskie też są. Dla chłopców. Dobrze, to jak to jest niebieski kolor, to niebieski plecak. Myślisz? No. Z tyłu też są niebieskie. Tosia, który ci się podoba? Może z Anną i Elzą? Weźmy. Ze Spidermanem? Weźmy z Anną i Elzą. Bierzemy z Anną, ale on jest na kółkach. O. Nie możemy go wziąć. Do Daniela akurat na kółkach, bo on się męczy zawsze. A to, Tosia? No myślę, że fajnie. Tosia, co powiesz? No dobry. Dobry? Dobry. No dobry, no to bierzemy. Okej, okay, czyli co dziewczyny? Druga kartka według was jest zaliczona? Tak. Druga kartka to globus, 100%. Tak, to na 100%? Tak, 100%. Myślałam, że lusterko. Do szkoły. Do szkoły lusterko. Tak, tak. Dobra, no to szukajcie, jeśli znajdziecie globus ogólnie. A jak nie będzie? A jak nie będzie, no to już. To nie jest problem dziewczyn. Ale wy tak szybko, no. Rysujemy. Słuchajcie, wydaje mi się, że chłopakom naprawdę dobrze idzie od samego początku. To znalazłam globus. Ten. Ja bym też szła w mniejszy. Ale ogólnie ten fajnie wygląda. Janek, ten. Popatrz. A dobra. Rozmiar się zgadza. Rozmiar się zgadza? Okej. Okay. Tak, jesteście zdecydowani. Drugi rysunek wyliczony? Tak, na pewno. Dziewczyny mają ułatwienie, ponieważ że z Daniel się wygadał przez przypadek. Dobra, słuchajcie, druga para. Jesteście gotowi? Tak? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Już! Janek, co to ma być? Takie mam paluszki. U dziewczyn fajne. Okej, okay, zamiana rysunków idzie i lecimy do sklepu, tak? No, lecimy do sklepu. Tu mamy trzecią kartkę i tu się zaczyna problem. Dlaczego? Ale zobacz, to jest coś kolorowego. Ale nie wiem, dlaczego dwie sztuki. Może ktoś nie zdążył po prostu domalować. Tosia, co ty powiesz? Co nie to wiem. Może być? Aisza? Strzelaj. Nie wiem, już ja wiem, ale wam nie powiem. Teczka? Jako, serio, teczka? Chłopaki mogli chcieć was po prostu zmylić, wiecie? Może... Siadajnika? Coś trudne. Dobra, ja nie podpowiadam. Może plastelina?
kolorowy? Nie wiem. Myśl sama, dobra, ja nie będę. Nie mogę. Tu, ale tu też mogą być te to takie... potrzebowałaś? Cienkopisy? Nie, nie wiem. Dobra, ja nie mogę i tak. Ja nie mogę decydować za was, cyrkiel. Nie mogę nikomu podpowiadać. To się powiedziała, że cyrkiel. Serio? Nie. Jaki to paznokci? Trzeci rysunek rysował Janek, no to na pewno. Ale to nie szkolne, przypomnę tylko, że miały być szkolne rzeczy. A może kredki? Nie wiem, szukaj, sprawdź sama, nie jestem pewna. Czy to to? Farby? Klej! No też podobnie. Mhm. I tak myślimy, że to może być plastelina. Myślicie, czy ty myślisz, a Tosia coś innego uważa? Tosia! Tosia powiedziała, że zgadza się ze mną. Okej. Okay. Globo, no. To może tak. Tu wiele rzeczy do szkoły. O, spiskami dla Janka. Idealnie, nie? Tak, pasuje. Tak. Okej, okay, czyli która to była kartka? Trzecia? Trzecia. Zaliczona? Tosia. Tak. Już mamy trzecią kartkę i znowu... Już ta... trzecia. Już trzecia i to jest... Pioni. No, fest. Ale co? Jak to wam dobrze idzie? Dlaczego wam tak dobrze idzie? O, tu są piórniki. Ale nie, halo, z serduszkami właśnie. Janek dobrze. Ten, ale nie, ma, nie, ma być płaski. No tak, płaski musi być. Jestem ciekawa. O, tu też fajny. Serduszko jest. Ale płaski. Ale to jest... Słuchajcie, ale, nie, ale słuchajcie, piórnik to piórnik ogólnie. Nie zaliczyć piórnika się nie da, prawda? Bo ale każdy to, piórnik jak jest... tak szybko znaleźliśmy, to chcemy chociażby, żeby był ładny. No. Ładny. Dobra, ej, tu. Ale powiem wam, że dzisiaj działacie naprawdę w zgodzie. Aż was nie poznaję. Janek, dlaczego się zgadzacie bardzo na wszystko? Bo kupiłam. Cukierkami? Czy kupiłeś? Tak, tak, tak. Dobra, dobra, Janek. Dobra, bierzemy już ten. No, chyba ten też mi się wydaje, że ten jest najbardziej pasujący. Janek, Janek, no. Ty wziąłeś? Ten miał być. Nie, ten musiał być. Ten, nie ten. No ten, no patrz, on jest płaski. Nie, to nie ten. Suwak się nie zgadza. Suwak się nie zgadza, no dobra. Suwak się nie zgadza. Ale już, wybraliśmy. Ten się zgadza. Ten się zgadza? Tak. No dobra, nie, nie w tą stronę, w tą. To usuwa. Czekaj. Dobra, słuchajcie, już czy nie? Tak, to tam. Tak? Na pewno? No, wygląda jak to. Daniel się nie zgadza. A serduszka nie ma. Jest. Dobra. Jest? Trzeci może zaliczony. Rysunek zaliczony? Chyba zaliczony. Chyba. Nie ma serduszka. Dobra. Mamy czwartą rundę. Czwarty rysunek. Jesteście gotowi? Tak. Tak? Jeden. Dwa. 3, 4, 5. Masz problem. Ty inaczej narysujesz. No jak umiesz, jak ja umiem. Wydaje mi się, że chłopcy tym razem wygrałem, ponieważ naprawdę u dziewczyn są super rysunki, ale no... Nie, a jeden trzy wygadałem, więc... Ale jeden. Dobra, robimy zamianę i co, lecimy do sklepu? Tak. Ale to było za trudne. Mamy... Co to jest? Czwarty rysunek, tak? I co to może być? No i według mnie jakieś nasionka. No, jak myślicie? Tylko... Nasionka? Tak, to jest cool. Na paletkę na farby. O, paletka dobra, na farby. Co to za paski? Albo farby same, nie? A co to za właśnie paski? Te paski to nie wiem. Nie wiem, myślcie. Kredy? Słuchajcie, będzie śmieszne, jeśli dziewczyny trafią tylko ten drugi przedmiot, który podpowiedział wtedy, wygadał się Daniel, a reszta nie. No to wtedy będzie wina chłopaków, a nie nasza. Dlaczego? Bo pasują, a, nie umiem rysować. Tak, w sumie tak. Racja, ej, racja. Cienie. O. I czy uszy? To na pewno to. Ogólnie może, tak, ale wydaje mi się, że oni się... Nie domyśliliby. Tak, właśnie. No to my idziemy po farby. Mhm. To się zgadza, się ze mną, że to farby. Tak? Na pewno? To się na wszystko się zgadza. Czyli na przykład to może być paleta. Albo paletka, ale to nie, nie jest wiem. Chociaż może być, wiesz, żeby was zmylić, faktycznie mogło tak być. Myślcie, ale albo farby. Ale i... Tak? Tak. A to jest paletka z tyłu, tak niby? Tak, w sumie. No. Można tak powiedzieć, ale i tak jakby liczy się jako farby, no ale trudno. No to już. Tak? Tak. Zaliczony czwarty rysunek? Tak. Mamy czwartą kartkę. I ja wiem, co to jest. No co? Nie mam... Dobra, może książka? Janek, co to może być? Dobra, może teczka? Teczka?
Myślicie? Na jaka pewno. Jest płaska, jaka, bo to mogła być zmyłka. Patrz. No może być zmyłka z czarnym. Żółty ulubiony kolor. Ale ma być niebieska. Nie. Dobra, znalazłam. No. No, idealna. A na pewno to teczka? Jesteście pewni tego? Tak. Akurat, że tu 100% teczka nie mogę powiedzieć, ale a może. Może tu, a może to jest zeszyt z taką... Z tym, wiesz, taki zeszyt z... No tak, no biała kartka. Tak nie narysowali. No tak, bo narysowali tak, chodź. Tak? Tak. To. Na pewno? Tak. Czyli co, czwarta kartka już doliczona? Tak. Bez kłótni? Naprawdę? Dobrze, idziemy. Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnia runda. Można powiedzieć decydująca, bo to jest piąty rysunek. Jesteście gotowi na pewno? Tak! Tak? Tak. Nie słyszę, za cicho jakoś. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Janek, co to za fasolka? Ej, dobrze to narysowałeś! Trochę dodać. Co to jest? To myszka, ja też nie wiem. Janek, co to? Ja nie, to wygląda. To wygląda. Trochę. To musi, że tak. Okej, okay, wow, dziewczyny, super. Okej. Okay. Okay. Co, lecimy do sklepu? Lecimy do sklepu i za chwilę dowiemy się o wszystkim. Czy cztery. Ja wiem, piąty rysunek i ja tu wiem, bo jak. Wiesz, co to jest? Jak oni pokazywali do kamery. Tak, tutaj. To jak trzymali? Tak, trzymali i ja to widziałam i zrozumiałam, co to jest. Co to jest? To jest jakby... zakreślacz. Zakreślacz. Kasia, wiesz, co to jest? No tak. Naprawdę? Zakreślacz. Taki korektor może. Korektor, tak? Tak, to. Tak? Tak. Naprawdę? Tak. Ale w sumie padło... Wydaje mi się, że to jest najlepszy rysunek. Który narysowali. Tak. Najpierw myślę, co to matko jedyna jest? A to? Odwracam. Tak, bo tak patrzę, no tak. I tutaj. O, już trafiliśmy. Tak. To jakikolwiek, wydaje mi się. Z panda. Takim dzióbkiem możecie od razu, nie? Panda fajna. No to bierzemy pandę. Tak? Tak. Tosia, popierasz? Tak. Tak. Tak? Czyli co, już piąty rysunek zaliczony tak szybko? Tak. Piąta i ja... Piąta kartka. Ja naprawdę nie wiem. Ja wiem, co to jest. Chodźcie. Jak? Ale naprawdę, jak bez kłótni wy dzisiaj? Ja nie wiem. Żyjecie w zgodzie. O matko! Cyrk? Janek, ty geniusz! Ale to jest niebieski. To jest niebieski. Janek, geniusz! Ja nawet nie pomyślałam o tym. To jest to, bo nie ma innego takiego. Nie, myślicie? Nie ma... O, chodź, o! A nie, tu jest zielony. Dobra, to chyba obojętnie. Na pewno cyrkiel? Tak. Na pewno? No na stówę, to miałoby być. Tu ma taka strzałeczka. Nie wiadomo. I tu jest elażon, nie wiem. Ale powiem wam tak, dziewczyny naprawdę super rysowały. I to dla nich muszą być wszystkie punkty, a nie odwrotnie. No. Ale ja powiedziałam mi plecak. Jedno jedyne. Tak? Już? Tak. Na pewno? To tak. Zgadzacie się? Mhm. Okej, okay, czyli co, piąta kartka? Zaliczona. My się spotkaliśmy. Dobra, to co? Zaczynamy? Dziewczyny. Okej, okay, pierwsza kartka. Słuchajcie, co to było? Dzień kopis. Serio? A niedługopis to samo przecież, można powiedzieć. Ja nawet nie wiem, co to jest cienkopis. No jakby długopis, no, tak. No. Dobra, zdaniem, możemy długopis. Zaliczyć. Możemy? Możecie? Nie, na pewno. Myślę, dobra, dziewczyny mają już punkt. Okej. Okay. To byłoby bardzo łatwo pomylić. Druga kartka. No to wiadomo. No mówcie, jeszcze raz. To plecak. Tak? Tak. Ej, już to rysowałam plecak. Plecak, okej, okay. To się pokaż. Zobaczcie, dziewczyny znalazły taki niebieski, pasujący. Pasuje? Tak. Tak? Zaliczamy. Dwa punkty, dziewczyny. Co to było? Tak, to. Plastelina. Ale ja myślę, że ty źle tu narysowałeś. Plastelinę? Kupili? Plastelina! Dla Janka z pieskiem. Janek specjalnie dla ciebie. Trzy punkty. Trzy punkty! Co? Już trzy punkty! Co to jest? Właśnie, tak, jest... czwarta kartka, co to było? Spineczki. Serio? Tak. Ale przecież tu Przecież tu narysowałam takie papieczki. Na tablicę to jest. O matku, serio? Dziewczyny kupiły. Ja myślałam, że on inaczej to narysuje. A ja myślałam, że ty plasteliny inaczej narysujesz. Po prostu taki
Dziewczyny. No dobra, czyli macie i tak póki co 3 punkty, spokojnie. I dziewczyny. To. Ostatnia kartka, tak. To jest ten charakter. Korektor. No, czyli to, co ja mówiłam. 4 punkty, dziewczyny, 4 już. Jak? A ja i tak mówiłam. Słuchajcie, ja byłam pewna, że w ogóle nic nie wyjdzie z tego. Tak, no, ja też myślałam, bo 4 są. Tylko to, naprawdę, więc... Spineczki. Spineczki, to jest szok po prostu. Ale to dobrze, żeby... Ale jeszcze domyślicie do... On chciał. Ale gdzie szukać te spineczki tak naprawdę? Tak. Może gdyby się trafiły wam gdzieś, no... Wtedy można pomyśleć, ale tak po prostu jakby nie trafisz na te spineczki, tak szczerze. Nie, najważniejsze. Nasza wina. Najważniejsze. On chciał piórnik narysować. Ja go odmówiłem i dobrze, ponieważ przegraliśmy by. O, widzisz, Aisha? O to chodzi, no to minus punkt dla chłopców. Za co? Od razu. Za co? Bo specjalnie rysowaliście byle jak. Nie, ja żartuję. Nie. No i my nie umiemy rysować. Więc... Aisha, co to było? To był ten plecak na buty. Worek. Mówiłem ci, że to nie jest plecak. Mówiłem. To worek na buty. Worek na buty, trochę bardzo. No to... Bez niczego. Jak tu jest narysowane? Chciałaś zmyłkę. A, chciałaś zmyłkę też zrobić? Tak. No jest worek, to prawda. Czyli co? Plecak na buty. Chłopaki już mają jeden punkt. Chciałam macie. Pisać plecak. Okej, okay, dobra. Globus. Globus, tak. No to widać. A ogólnie ja myślałam, że lusterko, no... No. Globus, tak. Globus. To 2 punkty już? Mówiłam, że im bardzo dobrze szło. To dobra. Jest piórnik. Piórnik. Ale słuchajcie, naprawdę, piszcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że dziewczyny naprawdę się postarały. One nawet nie robiły żadnej zmyłki. Serduszkiem miał być. Nie, no piórnik miał być serduszkiem, jak widzicie. Nie, no ale my już ustalaliśmy. Ty powiedziałaś, że mógł być bez. Ja powiedziałam? Tak. To mama Aiszy powiedziała, mama, ty tak. Powiedziałaś. Mama Aiszy powiedziała, że piórnik nie, to tak naprawdę, szczerze, ja powiedziałam Aiszy tak, ja powiedziałam, że piórnik to piórnik, jakby nie do się nie zaliczy. Bo, ale on nie zgubił. Ale naprawdę Daniel chciał kupić serduszkiem, on nawet znalazł, naprawdę, on znalazł. A czemu nie wzięli? Ponieważ on bo, nie był tak, bo Janek też powiedział, że czy tą stroną to jakoś tam coś tam, coś tam. No. No, że patrz, suwak ma być, tak? Suwak. Suwak musi być poprawnie. Nie było takiego. Suwak musi być poprawnie. Jest poprawnie, jest poprawnie. Tylko trochę za duży. Dobra, no to dobra. Dobra, ja uważam, że zaliczamy, prawda? Tak, zaliczamy. Dziewczyny zaliczamy, dobra. Ale oni zrobili taką zbiórkę. Gdzie zrobiliśmy zbiórkę? Spineczki. No, ale to spineczki. Ale, słuchajcie, a dobra, to nie jest zmyłka. Ale ja chciałam malutki. Dobra, rysować. Spineczki, czyjby pomysł? Mój. Dobrze. Nie, nie pamiętam. Czwarta, czwarta kartka. Dziewczyny, co to? Nie, mój. To teczka. Twój. Nie. Teraz się kłócą, oni się zobaczą. Ty. Ty. Teczka. Tym, co się bawisz na... Halo. Halo. Mój, dobra. Czwarta kartka. To jest teczka. Teczka. Dobrze. Mogliśmy wziąć zeszyt. Tak, zeszyt. Bo w zeszycie jest... Mówiłam, Dosia, my siedzimy, mówimy. Będzie śmiesznie, jeśli oni wejdą i teraz wezmą te zeszyt, Dosia. Nie, oni na pewno odgadną teczkę. No, jest teczka. A Janek najpierw powiedział, że może książkę po prostu. Jest 4 punkty. Okej, okay, ostatnia kartka. Cyrkiel. Cyrkiel. Tak. I proszę bardzo, cyrkiel. Nawet cyrkiel ładnie. Wszystko ładnie. W 5 sekund. Nie, no, ja nie wiedziałam, o co chodzi. Dlaczego tu spokojnie, kółeczka? Słuchajcie, w kolejnym challenge'u zemścicie się, dziewczyny. Żeby zmienić. Dziewczyny. W kolejnym challenge'u oni też będzie zemsta, zmyłkę. Prawda? Oni też masz mają zmyłkę. Kółeczkę narysowali. Oni nawet nie opowiedzieli. Nie, zrobią kółeczko, to żeby się zmylili trochę. Ale... No bo właśnie nie widzieliśmy. Ale tu widać od razu, że to jest cyrkiel tak naprawdę. Ja nie widziałam, naprawdę. Bo ty jeszcze może nie korzystałeś z cyrkla. Korzystałeś? Korzystałam się, już dużo razy. Czyli chłopaki mają 5 punktów, a dziewczyny 4. Dobra, dawaj. Sprawiedliwość. No jak my przegrałyśmy? Będzie jeszcze raz przypominamy wam, że film Łowcy Przygód jest już w kinach. My za chwilę tam idziemy. Już nie mogę się doczekać. Jeśli ten film wam się spodobał i chcecie kolejne odcinki Back to School, to zostawcie w górę. Do zobaczenia, pa pa! A można ja tak zrobię? Nie możesz, nie możesz, bo wygrałeś to moje, dzisiaj. To moje. Dlaczego tak się cieszysz? Bo mam zemstę na nim. Będzie zemsta? Tak. Dziewczyny, naprawdę tak dobrze rysowałyście? Mogłyście brzydziej. Brzydziej, no można było brzydziej.